Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy miłości można się nauczyć? Na pewno nie z książek. Święty Bazylii Wielki mówi, miłość Boga nie jest czymś, czego można się nauczyć dzięki normom i przepisom. Nie można też tego nauczyć, bo jest to duchowa moc złożona w stworzeniu zwanym człowiekiem od początku jego istnienia. Jakby maleńkie ziarenko, które zawiera w sobie skłonność do miłowania. Taka jest prawda, że w człowieku drzemie taka wyjątkowa siła, która potrafi działać z cuda. Jeśli serce nie jest obrośnięte skałą, to miłość, która wychodzi z człowieka, wnosi coś niezwykłego. Wystarczy popatrzeć na zakochanych, którzy swoją miłością wręcz kipią. Para staruszków, którzy dzielili się sobą całe życie, również wygląda o wiele młodziej niż wskazuje na to PESEL. Człowiek cierpiący, który jest otoczony kochającą rodziną, inaczej przechodzi przez swoją chorobę. Znosi ją dzielnie i z mniejszym lękiem i smutkiem. To samo możemy powiedzieć o nauczaniu Jezusa. Ludzie dziwili się, że jest to jakaś nowa nauka z mocą. Ale to nie jest nic niezwykłego. Po prostu każde działanie Boga względem człowieka jest okraszone, a wręcz nawet zanurzone w miłości. Bóg dotyka tego miejsca, gdzie właśnie tkwi to ziarenko, które zostało w nas złożone i budzi je do prawdziwego życia. Budzi do życia pełną piersią. Znajdując się w bliskości tego, kto działa z głębi serca, oddając swój talent i czas, zaczynamy postępować podobnie. Znajdujemy się w blasku i to nas motywuje. Dodaje odwagi. Tam, gdzie dzieje się dobro, będzie też zło. Ono będzie mówiło, że to działanie, które niszczy, jest nieprawdziwe, nic dobrego nie przyniesie. Należy postępować z takimi głosami bardzo radykalnie. Nie słuchać, ale się odcinać. Dzisiejsza Ewangelia mówi też o wszystkich, którzy są zamknięci na Bożą miłość. Zamknięcie powoduje rozkład i prowadzi do stania się kimś nieczystym. Prowadzi do śmierci wiary, nadziei i przede wszystkim miłości. Gdy rezygnujemy z życia w łasce uświęcającej, rezygnujemy z życia Bożego. Jak mówi Apokalipsa, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Taki człowiek musi odzyskać życie Boże. On potrzebuje, by Chrystus się nad nim pochylił w swoim miłosierdziu i obdarzył łaską uświęcającą. Miłość, która wychodzi od Boga, jest zabójcza dla duchów nieczystych i zbawia człowieka. Niestety, człowiek może nie przyjąć Słowa Bożego i być manipulowany słowem fałszywym. Szatan nigdy nie powie prawdy, a nawet przymuszony poda ją tak, że damy się zmanipulować. To, co mi się podoba w tym fragmencie Ewangelii, to stwierdzenie, że ludzie zdumiewali się nauką Jezusa. Ewangelię można znać na pamięć. Można słyszeć setki kazań na jeden temat. Gdy w tym nauczaniu nie ma tego czegoś, przyjmujemy ją jako kolejny komentarz, a nie jako treść, którą mamy żyć. My potrzebujemy Słowa Boga, by pokazywało nam ono demony, które się w nas zadomowiły. Tymi demonami są lenistwo, niechęć do dobrych czynów i wiele innych grzechów, które nie pozwalają w nas rozwijać się Bożej miłości. Wierząc w to, że Bóg potrafi zdziałać cuda swoim Słowem, bądźmy zachęceni do częstszego otwierania Pisma Świętego i życia tym Słowem na co dzień.